Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaczko, z tej strony Mitrox, zapraszam was przez serdeczny kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się Polska i Infamous Creed Odyssey. W poprzednim odcinku udało nam się wykończyć lagostek, jak i oczywiście dalsze misje fabularne. W dzisiejszym odcinku zajmujemy się Flakonii, w której to będziemy wykonywać misję Krwawa Uczta. Mamy porozmawiać z Mirin, czyli naszą matką sali tronowej. Oczywiście u królów byliśmy w czasie, gdy wybieraliśmy się do ich zadań, co oczywiście miało nam pomóc w odzyskaniu obywatelstwa spartiańskiego, jak i zdobyciu, w zasadzie odzyskaniu naszego dawnego domu. Gry dużo nie zostało, coś koło plus minus 3 godzin wątku fabularnego, więc możemy raczej przyspieszyć trochę wątek fabularny, popchnąć go bardziej do przodu. Na razie nie odświeżałem progresu, więc pewnie mam coś koło 73%, tak mi się wydaje. Rozmawiajmy z Mirin i zaczynajmy zabawę. Are you ready to take back our family's land? Of course. But my purpose here is to bring down the cultist king. You make your mother proud, Alexios. But are you sure you have enough proof to accuse him? I'm sure. I'll gather the Afors and meet you in the throne room. Who are the Afors? You don't remember? Then again, you were only a child. The five Afors are elected from the citizens of Sparta. They have power over even the kings. You need to convince them if you wish to save Sparta from the cult's control. Okay, do zobaczenia na miejscu. See you in the throne room. What are we waiting for? Sorry to keep you waiting. You summoned the Air Force? You must have achieved some success to earn this adoring crowd. Tylko, że jest taki mały problem, bo ja nie pamiętam w sumie, kogo mieliśmy oskarżyć, że jest czcicielem. Mam nadzieję, że Alexis nam podcenie myśli. The Athenian forces in Viotia are no more. The land is yours. That's excellent news! I suppose you were too busy conquering territory to bring our champion to the Olympic Games. Udało się. But he had an accident at sea. So I entered the games myself and won a wreath for Sparta. By Nike! Well done, champion. If you have nothing but good news to share, why did you call for the Air Force? We were told serious charges would be brought. Serious charges? Against whom? O nie! Tą pierwszemu. You act as if you don't know. Against you, Pausanias. Sparta must be rid of Pausanias before it's too late. He's a member of the cult of Cosmos, and a traitor to Sparta. A Cosmos cult? What are you going on about? Is this some kind of joke? I have the proof. Right here. Your proof is right there. You know he's guilty. This isn't proof of anything. Efforts should only be called upon for serious matters. This lack of evidence is a waste of our time and disrespectful to the thrones of Sparta. The accuser should be made an example of for all other reckless fools. I taught him poorly. Punish me as his mother instead. We gave you every chance to prove yourself. Invited you back for a royal audience. And this is how you repay us? What say you, Archidamus? Alexios and Marini of Agiad. Your names are cursed. May the Cryptia hunt you, and the Elotes scrape the meat from your bones! Agreed. A wise ruling. Too bad you don't have a mask or a black cloak to save you this time. You're there? In the ravine? Czy dobrze jednak wybrałem, czy źle? Mam niby save'a zapisanego, ale zobaczymy, co tutaj dalej się potoczy. Mother, Pausanias revealed himself before I was dragged out of there. So he is the cultist king. It would be wise to deal with him as soon as possible. O. I will. When you've dealt with him, meet me at home. With pleasure. Oh. He has chosen me to lead the Spartans to glory. There can only be one. O kurde. Faktycznie tak było. Xiphost Dionizosa.
plus 20% obrażeń za użycie zdolności cios bohatera. Tylko ja właśnie pamiętam, które to nasze umiejętności tak się nazywały. Uuu, mamy go w tym najbliższym kręgu. Bardzo fajnie. To są mędrcowie, a tutaj są czciciele, na to wychodzi. I mamy ducha kosmosa. Znaleziony trop tylko jeden. Duch kontroli polityków w Atenach. No właśnie. King Pausanias is part of the cult of cosmos. I'll have to kill him myself. Jest problem, bo mamy nagrodę aż 5-krotną. Poza tym też dostałem osiągnięcie łatwowierny, głupi, 14 tysięcy. Chyba go powaliło tak trochę. Kurde, dostałem jakieś osiągnięcie, ale nie wiem za co to mogło być, pewnie za swą decyzję, tak mi się coś wydaje. Pozanierz wciąż przebywa w Lakonii, to jest oczywiste, widziano go nieopodal posiadłości przywódcy w północnej części Sparty. Dobra, zrobimy to, ale co dalej? Może wrócimy do tego drugiego króla i mu powiemy, że tak naprawdę sam Pausanias się przyznał do tego, że jest czcicielem? No nie wiem, byłoby dobrze zabić ducha Sparty, ducha kosmosa. Malaka. Ale mam nadzieję, że też będziemy mogli się rozprawić z Kassandrą, bo pamiętam, że ona też jest w tym drzewku czcicieli. Tym bliższym, że tak powiem. Więc byłoby fajnie też to zrobić. Mam nadzieję, że ten Pausanias nie ma żadnego mocnego ekwipunku. Jak też mam nadzieję, że on nas przybliży do wykonania jednego kręgu czcicieli, bo brakuje mi w jednym dwóch. Więc byłoby fajnie się zbliżyć do tego. Nie zbniąc, jakiego on może być, że tak powiem, powołania albo parafii, ale pewnie jakoś mało ważnego, w którym brakuje nam pewnie, nie wiem, 10. O, mamy niby poznanie, tylko że on chodzi centralnie w całym środku miasta. Perskie trofea, tylko że nie jest problem, bo ja muszę jeszcze potwierdzić zabójstwo go. Więc mogę do niego strzelić strzałą za daleko. Muszę jednak do niego podejść i mu wbić sztylet jeszcze. Więc zobaczymy, może jakoś tak po cichu. Jak on będzie tak szedł do góry, to może jakoś za krzaczkę damy radę go zabić. Trochę dźwięk mi nie pasuje, tak szczerze. O nie, ile on ma życia? Co jest? Ła? O nie, on jest wojownikiem? Nigdy bym nie powiedział. A, dostanie teraz hita. O nie, ta mocniejsza strzała. Bang. O nie. Tak. Ta jest. Chodź tu, Pausanias. Chodź tu. O nie. Wieśnik jakiś. Nie, teraz wszyscy ci najemnicy, proszę. Jakieś niby grawerunki podostawaliśmy, ale one są bezsensowne teraz, jak jesteśmy dalej gonieni. Tak! Alexios! You are condemned to be hunted! I should have been more certain before accusing Pausanias. He is a plague on Sparta and its territories. And you say you are sure now. Where is he, so he can defend himself? It doesn't matter. It does to me. I found proof he was a member of the Cult of Cosmos. Undeniable proof. This letter was written and signed by Pausanias' own hand, outlining the progress of their plans in Sparta. What is this Cult of Cosmos? You've mentioned them over and over. As if I should know. They are a secret group with one goal: to seize power. They're using this war to strengthen their position. I find it difficult to think Pausanias was using Sparta this whole time. We've ruled together for years. I'll speak with the Ephors to confirm what you say. But if it's true, you deserve to be called a Spartan citizen once more. And of course, your family home is yours again. Thank you. One more thing. Yes? Should you decide to rule Sparta yourself, at least let me face you in battle. I'm not made for ruling, my king. I hope I'm not intruding. Rasidas, come in. It's good to see the two of you back home. It feels good to be here. You're here instead of in training. What's wrong? I'm heading to Pylos as soon as I can. I think you may want to come as well.
A po co tam mi... Po co tam mam w ogóle być? We finally got in our home back. And you want me to leave? The cultists appear to have lost their patience. Their moves in Pylos are bold and ruthless. Is Deimos there? I've heard rumors. If they're true, not even a phalanx of Spartans could stop her. If Deimos is in Pylos, we have to stop her. I'll wait for you at the ship, but be quick. Each moment we waste is another Spartan dead. Okej, ciekawie to wygląda. Cassandra is in Pylos. You have to bring her back, Alexios. Bring her back? We have our home again. We can be a family. It isn't too late. I'll do what I can, Matar. But I can't promise anything. Please, don't say that yet. The cult of Cosmos has had too much time with her. She is beyond reason. Isn't it worth trying everything we can? And if I can't save my sister? Then we will have tried. We thought her dead for so long. I refuse to give up just yet. I'll do what I can. I should leave for Pylos now. Be safe, Alexios. Tylko gdzie to Pylos jest? Bo to mnie trochę ciekawi. No to wiesz, że nowa strefa to będzie. Krwawa uczta ukończona. Tylko spadła nam nagroda za naszą głowę. 35000 expa. Bitwa pod Pylos. Czemu ja to muszę płynąć? A nie, na plaży mam z nim porozmawiać, okej. To jednak nie tak źle. W Messanii. No to jeszcze lepiej. Ale mam tutaj właśnie Adrestię. Sobie popłyniemy. Porozmawiać z spartańskim oficerem na plaży. Sporo expa. Drachm. W porządku. Zadanie Odyssea. Atlantyda nic, wrata Atlantydy też nic. O, właśnie, te związki. Rekoinamo po dwóch, po trzech. Kurde, jednego nam brakuje. Członko jestem Marchi. Dobra, może nie będzie tak źle, jak mi się wydaje. Kurde, mogłem sobie może tutaj łuk jakoś ulepszyć, byłoby przyjemnie. Dlatego dać też tutaj grawerunek, ulepszyć go sobie. No, może być potężny, tak szczerze. No dobra. A nie, jeszcze tutaj zapomniałem o jednym ważnym. O jednej ważnej sprawie. A gdzie to Pylos jest? Chyba, że to Pylos będzie gdzieś indziej. Anafis, Syrokos, Hydra, Samos, Chivos, Skiros, Lesbos, Tazos, Macedonia. O nie, no co na to chodzi, że to jest... Gdzieś tutaj? Nie wiem. Zobaczymy właśnie Adresti. Przydałoby się po tej speedzie jeszcze bardziej postać na tych wszystkich zadaniach. Niby zadanie poboczne mógłbym robić, ale chcę ten wątek fabularny popchnąć, żebym miał mniej więcej czystą sytuację. Oczywiście zadanie poboczne też porobimy, ale to raczej trochę później. Niby mamy dłuższy dystans do przepłynięcia, bo ponad kilometr więcej, ale przynajmniej mamy prostą drogę, a nie muszę tam się cofać, brać łódki i tak dalej. Więc chociaż dobrze tutaj mam Adrestię. Przydałoby się właśnie tą postać po tekstie, bo mam trzy główne zadania, które chciałbym w sumie zrobić. Zabić wszystkie mityczne stworzenia, czyli musimy jeszcze zabić cyklopa chciwca. Spryciarza, a spryciarz się nazywał faktycznie. Spryciarza, meduza, wtedy będziemy mieli wszystkie mityczne stworzenia zabite. Wracamy do Atlantydy, zasklepiamy Atlantydę, dzięki oczywiście zabiciu meduzy, czyli już drugi cel. I trzeci cel, skończenie areny. To wydaje się być według mnie dobre. Tylko że potrzebowałbym jeszcze tak z dwa poziomy więcej. Nie musiałbym się też udać do Kowala. Mam nadzieję, że w tym Pylos, gdzie będziemy, to będzie opcja użycia Kowala. Niby mógłbym użyć szybkiej podróży, nie wiem, w Lakonii tam był jakiś Kowal, w Mesarze, w Pepce też ich było dość sporo, dość blisko. A na razie ukończymy sobie trochę tych zadań. Mam nadzieję, że w tym Pylos spotkamy jakiegoś czciciela Symmarchę, bo dzięki niemu skończymy może pobliżej jeden kontrakt, czy tam zlecenie, które oczywiście nas przybliży do skończenia fabuły, bo to też jest zadanie fabularne. Tak samo słyszałem, że podobno nie trzeba zabijać wszystkich czcicieli, żeby móc skończyć grę. Więc naszym głównym zadaniem jest tylko Odysea, a nie czciciele, Atlantyda i co tam jeszcze było. Chyba tyle, takie mam wrażenie. No i jeszcze ulepszenie włóczyn, to też jest tylko takie zadanie bardziej poboczne, ale też fabularne. I tam się Pylos pali? Tak, to jest chyba jakiś zajebiście duży dym. No, Brasidas mówił, że niby jest jakaś tam ogromna walka chyba.
Bitwa pod Pylos. Rozmawiaj ze spartańskim oficerem na plaży. No dobra, czyli na to wiesz, że to będzie do Pylos. Myślałem, że na plaży dopiero tam porozmawiamy, z kimś dopiero tam się udamy. Ale dobrze, że miałem tutaj niedaleko Adrestię. Na szczęście tam była to właśnie Olimpiada w Elis. Dzięki której damy właśnie radę tutaj dopłynąć. Mógłbym może za te starożytne tabliczki lepszyć sobie statek, ale stracę dużo miękkiej skóry, jak i drewna. A te składniki wolałbym sobie zatrzymać raczej na ulepszenie naszego ekwipunku, bo mam wrażenie, że na tych 56 poziomach możemy już trochę ssać, że tak powiem. Ale jeszcze pozdobywam sobie expa trochę, jeszcze trochę tych zadań głównych nam zostało, więc na razie nie mam zbytniego parcia na robienie poboczniaków. Teraz według moich, nie wiem, obliczeń albo spostrzeżeń mogę mieć tak, nie wiem, 75% progresu fabularnego oczywiście. To nie jest tak mało. W Valhalla w ciągu 5,5 godziny mam 8%. No co też jest dość śmieszne trochę, ale no zobaczymy. Ale i tak Valhalla będzie chyba najdłuższą grą, w jaką kiedykolwiek chyba grałem. I raczej będę grać, chyba że kolejny Assassin, jeżeli kiedyś wyjdzie, będzie jeszcze dłuższy. Czego nie wykluczam. No dobra, w takim razie mamy dość nieźle płonące Pylos chyba. Messania, ateńska płaca, nieodkryty przywódca, dobra. Kurde, ale czemu to się pali tak właśnie? Okej, okay, chyba cutscenka i tak właśnie miało to wyglądać. A, faktycznie, wojna tutaj była. Dobra, odpalamy cisnę, odpalamy namierzanie. Ła. Zabij wrogiego, no nie, no, odpuścisz sobie. Dobra, mam w sumie plan. Tutaj używamy strzały, może trafimy kilku. Nie jest źle. Tutaj odpalamy kolejną strzałkę. Mógłbym niby już tego kapitana zabić. No to w sumie go zabijemy tą strzałką też. Mam nadzieję, że ten ateńczyk nie wejdzie. Dobra, nie wszedł, na szczęście. No i łatwo. Kurde, tak szczerze. Nie najgorszy jest ten sierp. Kosa. Nie wiem, jak mogę interpretować tą broń. O, strzał. A! Ja tymi mocnymi atakowałem. O nie! No i tyle mocnych strzałów zmarnowałem. Wow! To było potężne. A tu też ich jest chyba sporo. Też nie będę Spartanów. Wow! No, to są potężne hitki. Tylko że już niestety nie zabijemy na jedną strzałę w głowę. Żeby to był najemnik tutaj. Bo zawsze gdy jest cutscenka jakaś, to właśnie pojawia się Brazidas? O, ciekawe. Kassandra! Ojojo, nie, ona zabije Brazidasa. No właśnie. O ku, stawia wyzwania Alexiusowi. Płonący krąg jeszcze. Wow! Płonący krąg wygląda zajebiście. Ło! Ho! To było potężne. Ona się leczy? Nie. Ona jakąś nieśmiertelność sobie odpaliła. Niewrażliwość do tego też na pociski. Wow! Faktycznie to jest nieśmiertelność. Jak mam niby na to walczyć? Oła! Bo są pod dystansowe ataki wali. Jak ja mam niby ją pokonać? No tego też mamy cel, żeby ją zabić. A to raczej nie wrócimy z nią do domu. O nie! Dobra, udało się uciec. Jak ja mam ją do cholery jasnej pokonać? O, dobra, już minęło to pole. Ho! To było niezłe. Ła. Dobra, masz strzałę. Dobrze, ją odpaliłem. Ho! 100 tysięcy obrażeń. Mam nadzieję, że mogę strzały wyprodukować. Byłoby przyjemnie. Powiem, że zajebiście wygląda to pole walki.
Tutaj dostałem... A, dobra, te fragmenty. Wytwórzmy sobie wszystko. Dobra, nie jest źle. Mogło być... O kurde, co to jest za pole? Wow! Bardzo dobre, tak naprawdę. Wow, też ma takie umiejętności jak my, tylko że... Lepsze, chyba. Wow, 90 tysięcy obrażeń. Chyba, że zabijemy Daemonię, a nie Kassandrę. Tak też może w sumie być. Czekajcie, jakbyśmy byli jako Kassandra, to mielibyśmy Alexiosa do zabicia. O kurde, dobra. Nieśmiertelność ma. Teraz musimy tą fazę przeczekać. Jak ma nieśmiertelność, to też nie możemy ładować naszej adrenaliny. Trochę słabo. Ale to jej pewnie niedługo zejdzie. No nie, nie mogę nic z jej zrobić. Kurde, nie ślewali. Zaczynamy. O! Musimy chyba unikać właśnie tych rozbłysków świetlnych. Ła! No ale powiem, że to pole walki, takie ogniste, wygląda zajebiście. No, tylko wychyl. A w zasadzie niech jej się skończy ten armor. Bardzo dobra misja. Zajebista. Dobra, nie ma już armora. No i jeszcze czwórką ją dobijemy. Może... Nie, za mało obrażeń. O! Dobra, RK. Potężne hity. No, jak to ona tego unika? Dobra, nie ma z nami już przelewek. Ostatni hitek. Bang! Dostała po dupsku. I found matter. Finally reunited, only to lose each other again. Tyle? Drzewo na nią spadło już? Jak rodzi się legenda? Odblokowane osiągnięcie, czyli siódmy epizod znaczy się ukończony, na to wychodzi. No dobra. Zobaczymy, o co tutaj dalej będzie chodziło. Bo ja wybrałem opcję, żeby chyba ją to zabiło, mam wrażenie. Kim my teraz... A, budzimy się u nas w domu chyba. Tak ciemno jest, że ja myślałem, że to jest Layla. Z teraźniejszości. W więzieniu jesteśmy? Co za picia, zamknęła nas. You're cold-blooded. I would have done the same at Pylos. Of course, that's not the first time you cast me away to die. Oh, so that's what they told you. It's what I know. So, what? I'm a prisoner until I'm killed? That's the plan. Or I could come in there and end you any time I please. But before that, tell me what you know. I thought your cultists told you everything. Sounds like you're on their side, but they're not on yours. You think I'm just a puppet? Then prove it to me. Tell me why I'm on the wrong side. Convince me. I dare you. What do you want to know? Everything you claim to be true. But after this, I kill you. Why was I abandoned that night on the mountain? Ask the people who want me dead, who treat you like a fucking god. You dare insult the ones who didn't leave me to die? They were the ones that sent you over that cliff. I gave them victory. They would throw away their champion? Malaga. They know the power of Athens. Look around you. They were scared. Athens is crumbling. Cleon has the power now. Until they kill every enemy. Until they kill me, they don't have Athens. But they will claim it. They want control over everything. The people, Athens, they won't stop. No, they won't stop. I won't let them, and they won't control me. I'm winning this war for them. At what cost? Whatever it takes. Themos, we've been searching for you. And you are here, in the gutter. I heard shouting. It's
nothing. Leave. Now! This was not your action to take, girl. Do whatever you want with him. I intend to. Now go. Aha! Robiliśmy dla niego zadanie poboczne, gdyż był ten drugi Perykles chyba. I nagle tak się odwdzięczę, gnój. You put yourself in the cell. I don't recall doing that. You have to understand. This is all for Athens, Alexios. Pericles would have impoverished the entire city. The people were living in squalor. So you had him murdered. You can't find the perfect yoke without breaking some of the quail's eggs. He wasn't right for us. Ale gnój. Then you'll do things differently than Pericles? Friends flank my every side. The people trust in me. They know my every decree and law will be to their benefit. And they will delight in what I have planned. Come into the cell. You're here to kill me, aren't you? Let's see what happens. Fortunately for me, there are other fires I need to extinguish. I have heard word of revolt. Already? That was fast. I have a plan. They can't revolt if they're dead. I don't know how you can take on a band of rebels if you refuse to fight this one. The act itself is out of my hands. The vote has been cast. What did I tell you? The people have given me their blessing. I use their power. That's not democracy. I thought politics was a game to you, remember? It is. And I play to win. Fuck you, Cleo. I'm not alone in this. The people of Athens have spoken without me lifting a finger. That is how you treat rebellion. They don't know what they're agreeing to. You helped me in Athens, even willingly. If only you were more like your sister now. A pity. The cult wins, Alexios. Now, I have to see about the boat heading to Mytilene. Its people are in for a rude awakening. Okej. Ja dla niego robiłem zadanie poboczne. Tak się odwdzięcza. No to fajnie. Przynajmniej trochę tego expo dostajemy. Od siatka. Dobra. No i fajną erką go wykończymy. Chło. Porządne to było, trzeba przyznać. Ale właśnie niestety przeżyli chyba. Interesting. Death may be the greatest of human blessings after all. At least you tried. Surely it's the thought that counts. Thank the gods you are alive, Alexios. If those guards are not the last, I say we need to leave and do so quickly. Wait, we need to talk about Cleon. Socrates is on to that Malacca. We know what he is doing. Be brief. His equipment for Navas. Come, for Navas. Alexios, meet us at Pericles' residence. There we'll discuss all we know. The steps to the Parthenon are long and built on corpses. Ateński Związek Morski, kurde. A co będzie Łuk Parysa? Kurde. Nie, procent do obrażenia asasyna trochę słabiej. Ale te obrażenia łowcy. W sumie takie same obrażenia tutaj mamy. Nic nie tracę, tylko szkoda, że to jest Związek Morski. Bo niestety nam to gówno da. A dobra, zaraz to zadanie się ukończy. Ateński Związek Morski. Kurde, no gówno nam to da. Niestety. Mnie ciekawi jedno. Czciciele. Wybraniec, aha, nic to nam nie da. Ateński Związek Morski kolejny. Ateński Związek Morski. Ale za to mamy podpowiedź. Okej. Więc niech to zadanie się tutaj ukończy. 35 tysięcy expa, przyjemnie. Opór, nowe zadanie. Porozmawiaj z Sokratesem w posiadłości Peryklesa. Okej. Nie wiem, czy przypadkiem nie będą tutaj wrogo. Są wrogo nastawieni na to wychodzi, bo mamy czerwony teren.
plus najemnika. Ciekawe mnie, za ile możemy go wykupić. 1300 z chęcią. Mam i tak sporo drachm. Dobra, nie będzie może tak źle, jak mi się wydaje. Jakoś może po cichu damy radę. Już nie jesteśmy w zastrzeżonym terenie. Czyli na to wiecie, że tamto więzienie to było zastrzeżony teren. Myślę, że całe Ateny teraz będą zastrzeżone. Na szczęście nie. Ciekawe, czy wcześniej mógłbym się domyślić, że Kleon jest czcicielem. Pewnie nie. Bo raczej to musi być zaplanowane na fabułę. Szkoda, że tyle mam czcicieli Związku Morskiego. Ach, wolałbym, żeby byli z tych Symmarchów, bo tam brakuje nam jednego niestety. Chyba możemy już tutaj biegać, raczej nie ma problemu. Muszę jedno przetestować. Tak, możemy wolniej chodzić na kontrolu. Kurde, czemu wcześniej tego nie wiedziałem? I w tylu cutscenkach tylko biegałem, a nie wolno chodziłem. No to fajnie. Szkoda. O dobra, w takim razie porozmawiajmy z Sokratesem u Peryklesa. Nie spodziewam się, że Sokrates będzie chciał nas uratować w tych wszystkich zadaniach. Po Barnabasie w sumie bym się spodziewał, bo tyle z nim pływami też mu życie uratowaliśmy, więc niby dług spłacony. Ale nie spodziewałem się trochę tego. Dobra. Też tutaj byliśmy na sympozjonie, pamiętam tą akcję, fajnie było. Barnabas was ready to go after you again. Like he said, it's the thought that counts, right? Apparently. Come, the others are waiting. We were worried you wouldn't make it. Especially with every Athenian guard looking for you. Cleon will have to do more than that to stop me. What's all this? We've begun working on a plan to take down Cleon. Although I hardly call it a plan. Lots of talking, not much action. Czy jednak Alcybiades z Elis, gdzie był właśnie sędzią albo założycielem tej całej olimpiady, wyzdrowiał, bo tam był niestety otruty. Dobra, pomówmy dalej. Tell me the plan. It won't be simple. His death would disrupt the peace and be worse for Athens. He's right. We must discredit him first. Aristophanes apparently has some play he thinks will do the job. Some play? It is so much more than that. Oh, don't get your tunic in a twist. I just don't see why we can't all love each other. It's so much more fun that way. We can't just sit around. Cleon is sending a boat to Mytilene to kill the people there. The people trust Cleon. They'll vote for whatever action he puts forth. But that does not mean we plan to do nothing. Taking down Cleon won't be easy. But with your help, it will be possible. Dobra, 800 drachmi. Co mamy tutaj zrobić? Zadanie ukończone, opór. A, już widzę, mam tutaj kolejne zadanko do robienia. Wzięto kilka nowych zadań, w zasadzie chyba dwa. Tak, dwa. Porozmawiaj z Sokratesem, z Arystofanesem. Niech będzie Sokratesem może, tutaj tak, to jest Odysea. Dobra, czyli wątek główny. Ulepsz włócznie, no brakuje nam 16 kawałków. Wrota Atlantydy jednego, wiązek morski, kurde no. Członków Herosów nam brakuje, wyznawców dwóch. Tych Symmarchów by się przydało zabić, tylko że ja nie mam niestety jak ich zabić. A gdzie to było? A, tutaj czciciela. No ja nikogo tutaj więcej nie ma, no to jest wybraniec niby. A to jest związek morski. Tutaj chyba też będzie związek morski. Może ten będzie Herosem? Tak, Herosi. Wyznawcy rodu. Bogowie Morza Egejskiego. Srebrny szlak. Herosi, srebrny szlak. O, Symmarchowie Sparty. Kurde, brakuje nam jednego. Szczegóły. No i zajebiście, nie będziemy go chyba mieć niestety. Dobra, w takim razie parę tych zadań mamy już ukończonych. My się chyba zbliżamy już dużymi krokami do końca gry. Więc porozmawiam sobie z Sokratesem dopiero w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się jednak podobał. Do następnego odcinka.